Witajcie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć parę słów o jednej z trzech części komiksu Bestia w szkole. Części, którą chyba najmniej promowałam, albo może właściwie nawet i wcale. Jest to część, która nazywa się Bestia w szkole, zeszyt dla nauczycieli. Dlaczego taki zeszyt, czym jest i o co tutaj chodzi? Otóż komiks Bestia w szkole składa się z trzech części. Jest to komiks, w którym pokazane jest uzależnienie w sposób odpowiedni dla nastolatka. Do tego jest zeszyt dla rodzica, gdzie rodzic może zapoznać się z różnymi sposobami na dotarcie do swojego nastolatka. Są odnośniki do literatury, gdzie może rodzic sobie poczytać, bądź też zasięgnąć porady specjalisty. Ale jest też zeszyt dla nauczyciela, ponieważ Bestia w szkole jest oprócz tego, że jest bardzo dobrym takim nośnikiem bardzo dostępnie podanej wiedzy na temat uzależnienia, to jest też programem profilaktycznym w obszarze profilaktyki uniwersalnej i będzie realizowana w szkołach z nastolatkami. Gdyby nie pandemia, no to już byśmy bardzo dużo szkół jakby obsłużyli tym programem profilaktycznym. Natomiast no, liczę na to, że ten czas się zmieni i że najpóźniej od przyszłego roku szkolnego będziemy mogli ruszyć do polskich szkół i zaproponować naszym dzieciom, 12, 13, 14-latkom, program profilaktyczny, który będzie miał na celu tak naprawdę podnieść poczucie własnej wartości dzieciaków, pokazać im, że posiadają niesamowity potencjał w postaci mocy sprawczej, ale wszystko zależy od nich. Od tego, jak będą się uczyli, czy będą sumienni, czy będą rzetelni, czy będą konsekwentni, że za to, za ten wysiłek czeka ich niesamowita nagroda. Umiejętność bycia sobą prawdziwym i umiejętność kontrolowania siebie samego, co czyni człowieka wielkim i pełnym człowieczeństwa. Komiks Bestia w szkole, on właściwie jest tak przemycony przez cały projekt i nie wprost, ale pośrednio edukujemy dzieciaki na temat uzależnień. No i właśnie jest zeszyt dla nauczyciela, który stanowi swoistą instrukcję przeprowadzenia zajęć profilaktycznych w tym zakresie. Zobaczcie, zaczyna się w ogóle komiks od takiego motto, które wybitny pedagog Dawid umieścił już w 1948 roku w swoim dziele o duszy nauczycielstwa. I na stronie 27 możemy przeczytać coś takiego. Potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość, moralna odwaga stanowią istotę duszy nauczycielstwa. No, może trzeba wrócić do korzeni. Całą autorką scenariuszy lekcyjnych jest pani Aldona Rzejmo-Kudelska, która jest specjalistką od pracy z grupą metodą dramy. I właśnie w taki atrakcyjny sposób przygotowaliśmy wspólnie dla młodzieży lekcje. I te zajęcia to jest dwa spotkania po trzy godziny lekcyjne, czyli 3 razy 45 minut dzień za dniem, w ciągu 2 dni. Przeczytam Wam, co mówi pani Aldona w takim słowie do nauczycieli,
którzy będą realizowali projekt w szkole. Szanowni Państwo, program Bestia w Szkole to niezwykle wartościowe zajęcia dla młodzieży. Ich celem jest przekazanie rzetelnej wiedzy na temat uzależnień, ale także, a może przede wszystkim, budowanie autentycznego spotkania pomiędzy nauczycielem a uczniami. Spotkania, które będzie również okazją do prawdziwej rozmowy na temat mocnych stron młodzieży, trudności w mówieniu nie czy stawianiu granic. W trakcie zajęć zachęcamy do korzystania z metody dramy. Chcemy bowiem znaleźć miejsce i zagospodarować naturalną żywotność, spontaniczność i energię młodych ludzi, ukierunkować ich aktywność, zachęcić do pracy w grupach oraz wymiany doświadczeń. Chcielibyśmy, by zajęcia te były zarówno dla młodzieży, jak i dla nauczycieli podróżą, w trakcie której odkryją nowe fakty, postawy, możliwości. Życzymy więc wszystkim przyjemnej, ale i wzbogacającej podróży. I to są słowa od pani Aldony Rzejmo-Kudelskiej. I to oczywiście jest grafika wykonana przez panią Anię Teodorczyk-Twardowską, autorką wszystkich grafik w całym komiksie, wszystkich trzech egzemplarzach, a tutaj jest zdjęcie pani Aldony i opis jej kompetencji. No i tutaj też jest, wiecie, umieściliśmy logo Drama Way, czyli to jest ta fundacja, której prezesem jest pani Aldona i która zajmuje się właśnie realizacją projektów dramowych wśród nastolatków, ale nie tylko, wśród dorosłych ludzi również. Jest tutaj podana strona fundacji, gdzie można sobie wejść i być może skorzystać z jakichś warsztatów dramowych dla samego siebie, dla swojego własnego rozwoju. No i tutaj... Ponieważ cały projekt Bestia w Szkole jest oczywiście moim autorskim pomysłem, ale pracował nad nim zespół ekspertów. Tacy eksperci jak Lech Zakrzewski, Kamila Nagiel, Rafał Porzeziński i nastoletni ekspert Julek Drozdowski. Chyba wymieniłam wszystkich. Oczywiście jeszcze jest psycholog, pani magister Agnieszka Bukowiecka, która jest autorką całego zeszytu dla rodzica. No i pani Aldona. O, i teraz to jest cały zespół. No i tutaj od nas, od zespołu, są takie słowa na pierwszej stronie, czy na drugiej, zeszytu dla nauczyciela. To jest to, co chcieliśmy przekazać. To jest ta informacja, którą chcieliśmy zawrzeć w tym zeszycie i skierować do nauczycieli. Więc oddajemy do Waszych rąk program profilaktyczny skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 12-16 lat. Komiks Bestia w Szkole stanowi zbiór fundamentalnych prawd o uzależnieniu od alkoholu oraz propozycje zachowań alternatywnych wobec picia alkoholu. Komiks bazuje na książce autorstwa Ewy Jaś-Kwartalińskiej Czy alkoholizm musi być przekleństwem? Część pierwsza Bestia. Opierając się na bogatym doświadczeniu autorki w zakresie pomocy alkoholikom oraz wiedzy płynącej z ponad 20 pozycji biograficznych napisanych przez autorytety w tej dziedzinie. Kwestia uzależnienia od alkoholu jest w naszym zamyśle punktem wyjścia do uświadomienia młodzieży niebezpieczeństw płynących z zażywania środków psychoaktywnych, takich jak narkotyki, dopalacze czy leki, oraz z uzależnień behawioralnych, do których można zaliczyć uzależnienia od hazardu, komputera czy internetu. Z tego względu komiks Bestia w Szkole doskonale wpisuje się w obszar profilaktyki uniwersalnej, czyli w takie działania, które mają na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Przez dostarczenie odpowiedniej informacji, a także wzmocnienie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Dotyczy to zagrożeń rozpowszechnionych, w tym używania substancji psychoaktywnych, narkotyków, alkoholu,
i przemocy. Nastoletni eksperci Zoja i Rolbi, no to są bohaterowie komiksu, operują językiem młodzieżowym, co sprawia, że komiks jest atrakcyjny i zrozumiały dla młodych odbiorców. Tutaj nad językiem Zoi i Rolbiego pracował oczywiście nasz nastoletni ekspert Julek Drozdowski i rzeczywiście wyszło to całkiem nieźle. Komiksowi bohaterowie dysponują merytorycznymi informacjami o chorobie alkoholowej i chętnie się z nimi dzielą. No i taka jest forma przekazu. Kolejnym powodem, dla którego program Bestia w szkole jest wartościowy w obszarze profilaktyki uniwersalnej, jest wykorzystanie atrakcyjnej formy przekazu, czyli właśnie komiksu. Połączenie tekstu i grafiki wydaje się niezbędne przy obróbce, przy próbie dotarcia do odbiorcy funkcjonującego w tak zwanej kulturze obrazu. Ponadto pozwala na głębsze przetworzenie przekazywanych treści i lepsze ich przyswajanie. Nie obawiamy się powierzenia realizacji tego nowatorskiego programu nauczycielom, gdyż nauczyciel, pedagog XXI wieku to transformatywny intelektualista. No i to jest koncepcja pani Henryki Kwiatkowskiej, wybitnej pedagogzki współczesnej, jeszcze żyjącej, mojej nauczycielki w pedagogium w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Chociaż pani profesor też wykłada w innych uczelniach. Jest autorką różnych książek z obszaru pedagogiki i ona właśnie mówi, że dzisiejszy nauczyciel to powinien być takim właśnie transformatywnym intelektualistą, który sięga do różnorodnych form przekazu, wykazując kreatywność i elastyczność w dążeniu do rozwiązywania problemów swoich wychowanków oraz zapobiegania ich powstawaniu. Bo my nie żyjemy w średniowieczu, tylko w XXI wieku. I to nakłada na nas pewną odpowiedzialność i konieczność zmiany myślenia, wyrzucenia tego skostniałego schematu, w którym się niejednokrotnie pedagodzy poruszali. Więc jeżeli szkoła przyjmuje do realizacji tego rodzaju program profilaktyczny, no to też świadczy o tym, że ludzie tworzący tą szkołę z obszaru pedagogiki, czyli nauczyciele, wychowawcy, są właśnie otwarci, kreatywni, elastyczni. Można ich nazwać transformatywnymi intelektualistami. No, byłoby to pięknie, gdyby tak było. Zobaczymy. I dalej przeczytam. Program profilaktyczny Bestia w szkole, który oddajemy do Państwa rąk, jest rezultatem naszej daleko idącej troski o dostarczenie młodzieży, która prawdopodobnie przeszła już inicjację alkoholową. Przepraszam, jeszcze raz przeczytam to zdanie. Program profilaktyczny Bestia w szkole, który oddajemy do Państwa rąk, jest rezultatem naszej daleko idącej troski o dostarczenie młodzieży, która prawdopodobnie przeszła już inicjację alkoholową, właściwej merytorycznie i przydatnej wiedzy na temat alkoholu i uzależnienia od niego przy użyciu atrakcyjnych form przekazu. Ponadto naszym celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości u nastoletnich odbiorców przez zwrócenie ich uwagi na posiadany potencjał wewnętrzny, pamięć, uczucia, motywacje, percepcje oraz na możliwość wyboru, będącą niezbywalnym prawem każdego wolnego człowieka. Liczymy na to, że nasze wspólne działania spowodują, że młody człowiek przekieruje uwagę z używek i szkodliwych zachowań na otaczający świat i swoją w nim obecność. Zyska poczucie sprawczości pomagające w wykształceniu samokontroli. Ufamy, że będziecie kontynuowali to dzieło z przejęciem, a także z największą starannością i zaangażowaniem. Powodzenia! Autorka wraz z zespołem ekspertów. I tyle na dzisiaj. Jeszcze zrobię jedną odsłonę z zeszytu dla rodzica, tylko nie chcę, żeby te live'y były za długie. I powiem, jak są skonstruowane scenariusze lekcyjne. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że jest takie dzieło, które jeszcze ciągle leży na półce, a które możecie mieć w swoich domach i które szkoły mogą mieć na wyciągnięcie ręki.
To dziwne, wiecie, ale wygląda na to, że program pilotażowy, realizacja programu pilotażowego Bestii w szkole odbędzie się wcale nie w Polsce, tylko w szkole polskiej w Belgii. No. To dziwne, nie? Zobaczymy, jak to będzie dalej. Dziękuję za dzisiaj.